Jeżeli zostawisz subskrypcję z dzwonkiem w ciągu najbliższych 10 sekund, to przejdzie do ciebie rakieta z NASA wypełniona banknotami i znajdziesz w niej 1 000 000 000 złotych, naprawdę. Siema, z tej strony Weziv. Przed filmem chciałem wam powiedzieć, że odnowiłem sklep z grafikami. A więc dzisiaj awatar kosztuje 4,99, miniaturka 4,99, a baner 14,99. Ale wprowadziłem dla was coś takiego jak zestawy. Pierwszy zestaw to starter. Kosztuje on 14,99 i zawiera baner oraz awatar. Następny zestaw to starter plus. Jest to ulepszony starter. Zawiera on baner, awatar oraz 2 miniaturki. Całość kosztuje 19,99. Ostatni, najbardziej opłacalny zestaw to premium. Zawiera on baner, awatar i 5 miniaturek. Kosztuje on 39,99. Wszystkie grafiki możecie zakupić poprzez Discorda, którego macie podanego w opisie. Dostępne płatności na ten moment to PaySafeCard, przelew oraz SMS-y, z tym, że niestety SMS-em będziecie musieli zapłacić 2 razy więcej, ponieważ strona, przez którą wypłacam pieniądze, pobiera aż 50% prowizji. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do obejrzenia filmu. Siema, z tej strony Weziv, jeszcze tak przed chwilą chciałem was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwonkiem oraz oczywiście wpadnięcia na mojego Instagrama WSWD, a dlaczego tam możecie wpaść, zapytacie, ponieważ tam odpisuję na dosłownie każdą wiadomość, naprawdę na każdą wiadomość tam odpisuję w przeciągu dnia, góra, 2, także jeśli napiszesz do mnie wiadomość, no to masz 100% mam pewność, że ci na nią odpiszę w przeciągu dnia, góra, 2. Chyba że po prostu internetu nie będę miał jakimś cudem, no to wtedy to ciężko, żebym ci odpisał. No ale jeśli żadnych problemów technicznych nie będzie, no to dzień albo 2 i po prostu masz już odpowiedź. Generalnie piszcie tam o wszystkim, ja naprawdę na wszystko odpisuję. Nawet jak mi tam napiszecie, nie wiem, siema, to ja wam na to odpiszę, także piszcie po prostu na tego Instagrama WSWT. No i posłuchajcie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem, ponieważ lecimy po 16 000 subskrypcji do końca miesiąca. Zostało nam naprawdę bardzo mało czasów, no i trochę tych subskrypcji zostało, także każdy subskrybuje teraz ten kanał wraz z dzwoneczkiem. V-Babci, dziadkowi, nie wiem, tacie, niech powie, po prostu każdemu, mamie też, każdemu absolutnie, nawet sąsiadowi powiedzcie o tym, żeby zasubskrybował mój kanał wraz z dzwoneczkiem. A tutaj mamy 5 ostatnich osób, które tak zrobiły i zostawiły oczywiście łapkę w górę, zasubskrybowały mój kanał wraz z dzwoneczkiem, tutaj oni się pojawiają, ja oczywiście ich pozdrawiam. No i jeśli chcesz być pozdrowiony jak oni, no to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No i posłuchajcie, jeśli napiszecie w komentarzu sól, to ja wam przypnę serduszko, także każdy komentarz o treści sól po prostu serduszkuje. Jeśli napiszecie jakiś komentarz i do niego dodacie sól, dostaniecie serduszko. Jeśli napiszecie samo sól, też dostaniecie serduszko. Ważne, aby wasz komentarz po prostu zawierał słowo sól, to wtedy jest gwarancja tego, że dostaniecie po prostu ode mnie serduszko i naprawdę zawsze się z tego wywiązuję. No i posłuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wpadnijcie na mojego Instagrama Weziv, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zaproście mnie do znajomych weziv.ety, ponieważ tam gram z widzami. No i co, subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, a my już przechodzimy do filmu. Dobra, a więc generalnie teraz wam przedstawię troszeczkę o tym, w jaki sposób możemy naprawdę bardzo szybko zgarnąć wysoki level w Fortnite, jak szybko wykonać wyzwania bez żadnych przeszkód i tak dalej. A więc generalnie wszystko jest bardzo proste i jedyne, czego potrzebujemy, to telefonu bądź właśnie Nintendo Switch. Generalnie w ten sposób będziemy mogli w przyszłości uzyskać właśnie lobby z botami, o tym wam zaraz opowiem. Jednak przedstawię wam na razie statystyki, ponieważ uwaga, to się nie zalicza jako normalny win na przykład, tylko to się zalicza jako win na LTM-ie, no czyli na tymczasowym trybie gry. Generalnie właśnie jeśli wygramy na lobby z botami, no to mamy wina na LTM-ach przyznanego. Jednak jest w tym haczyk, ponieważ jak pewnie wiecie, w Fortnite na LTM-ach można wykorzystywać właśnie robienie wyzwań. No i generalnie w ten sposób możemy robić sobie naprawdę mnóstwo wyzwań, grając tak naprawdę na boty. No i wiadomo, że to jest prostsze, ponieważ bot no po prostu nic nie ogarnia, nie będzie nam przeszkadzał ani nic. Generalnie naprawdę będzie bardzo łatwiej wam po tym poradniku moim zrobić wyzwania. A jedyne, czego potrzebujecie, tak jak już mówiłem, no to potrzebujecie po prostu telefonu lub po prostu Nintendo Switch. Jednak no myślę, że telefon jest dosyć popularniejszy troszkę. Generalnie no potrzebujecie również możliwości takiej, że po prostu gracie sobie na telefonie normalnie w Fortnite'a, ponieważ to też jest potrzebne. Także jeśli nie macie po prostu takiej możliwości, żeby zagrać na swoim telefonie w Fortnite'a, no niestety ten sposób wam nie zadziała. Chyba że macie po prostu Nintendo Switch. No i generalnie w trzecim sezonie wiele osób kombinuje z podłączeniem właśnie telefonu do komputera, a bardziej chodzi tutaj o to, że musimy mieć konto na telefonie, no i zaprosić je ze swojego głównego konta na komputerze. Kiedy zaczniemy już po prostu grać, no to generalnie musimy po prostu wyjść z telefonu, aby nam żadne statystyki się nie naliczały, abyśmy nie awansowali, no i generalnie w ten sposób mamy lobby z botami. No i generalnie wtedy możemy robić mnóstwo wyzwań i tak dalej, no i czy jest za to ban? Obecnie Epic nie powiedziało prosto, czy jest za to ban, czy nie. Są pojedyncze przypadki, które po prostu dowiadają się tego, że jednak jest za to ban, ale tak naprawdę no to na razie niestety nie mamy żadnego oficjalnego jakby potwierdzenia tego. Mnóstwo graczy już robi tak, że sobie gra już naprawdę kupę czasu nad tym, a no po prostu nie dostali bana, więc no na razie Epic jeszcze się na ten sposób nie wypowiedziało. No i generalnie no niestety nie wiadomo, czy jest za to ban, czy po prostu go nie ma. Jednak możliwe, że po prostu możecie być ukarani za to, jednak szczerze w to wątpię, ponieważ no jednak to jest troszeczkę błąd Epica, że można coś takiego zrobić. No ale no, jest możliwość bardzo mała oczywiście, że dostaniecie bana. No i generalnie takie gry naprawdę się mega różnią, jeśli chodzi w porównaniu do normalnych meczy, ponieważ nie ma niektórych botów, tych spadających z nieba, myślę, że wiecie o co chodzi. Nie chcę tutaj właśnie sobie przypominać ich nazwy, ponieważ no do końca nie pamiętam, bo no jakby nie mam za dużo czasu niestety nagranie, mimo tego, że są wakacje. No to no, niestety za dużo czasu nie mam nagrania, no i nie chcę tutaj po prostu powiedzieć nieprawdy, no i generalnie nie będę dawał nazwy tych botów, ponieważ no nie wiem jak one się nazywają, ale generalnie no ich nie ma po prostu w meczach na botach, także generalnie to naprawdę to jest spoko opcja, ponieważ no nienawidziłem zawsze dosłownie jak grałem sobie, nagle jakieś boty mi z nieba zlatują. Dobra, no i no generalnie dajcie znać w komentarzu, czy będziecie korzystać z tego sposobu, aby wbijać właśnie wyzwania i tak dalej. Moim zdaniem jest to dosyć przydatny sposób, jednak możecie za niego zostać ukarani, ale w to szczerze wątpię. Generalnie zostawcie oczywiście łapkę w górę, no i napiszcie w komentarzu, czy właśnie będziecie używać tego sposobu. No ja wam dam na to zostawienie łapki w górę 5 sekund i będziemy przechodzić do kolejnego newsa, także 5, 4, 3, 2 oraz oczywiście 1. Dobra, super, no to możemy przejść do kolejnego newsa. Dobra, a więc teraz wam opowiem troszeczkę o sposobach na darmowe V DOLCE, czy da się je zdobyć za darmo, w jaki sposób da się ewentualnie je zdobyć za darmo, no i generalnie jaka jest procent szans na to i jaki sposób jest najlepszy. A więc generalnie ze sposobów na V DOLCE możemy wyróżnić dwie grupy, sposoby, które po prostu nie działają i są po prostu no niedziałające i są sposoby, które działają. No i generalnie z tych, no tych oczywiście niedziałających to są różnego rodzaju kody na V-Bucksy, które po prostu wpisujemy do pola zgłoszenia błędów, tam oczywiście zgłaszamy błąd, wklejamy sobie ten kod, generalnie potem zmieniamy sobie pewnie lokalizację, wchodzimy w tryb kreatywny, wychodzimy, restartujemy Fortnite'a, generalnie to jest wszystko przyciągane po prostu, no i tak naprawdę te sposoby po prostu nie działają, no i generalnie no, nie opłaca się nawet próbować wpisywać takiego kodu, bo rzeczywiście to wszystko wzoruje się na tym, że kiedyś rzeczywiście był taki ogromny błąd Epica, że rzeczywiście jakiś tam kod działał i dawał nam on V-Bucksy. No i generalnie są oczywiście takie bardzo mało popularne kody, które po prostu w jakiś sposób działają, ale rzeczywiście to działa po prostu przed update'ami albo po update'ach jakieś 5 minut, także generalnie no jeśli chcecie popróbować, no to możecie popróbować, jeśli się znacie na programowaniu, jakiś kod wpisać, no ale generalnie w to szczerze wątpię, że takie coś komukolwiek zadziała. Kiedyś coś takiego działało, ale obecnie no, nie ma żadnego kodu. Generalnie kolejny sposób na to, są to konkursy youtuberów, jest to bardzo popularny sposób i bardzo przydatny sposób, ponieważ naprawdę można w nich wygrać V DOLCE, no i naprawdę uważam, że branie udziału w konkursach youtuberów to nie jest żaden problem, można po prostu wziąć udział, nie wiem, u youtuberów 10 na przykład, no i generalnie u każdego z nich po prostu spełnić wymagania, można mieć na przykład kilka kont na Fortnite czy coś, to naprawdę nie jest żaden problem, a potem możemy sobie kupować skiny giftem, naprawdę nie jest żaden problem, żeby wziąć u kilku właśnie youtuberów udział, no i generalnie w ten sposób naprawdę bardzo łatwo zdobyć V DOLCE. Generalnie kolejny sposób są to nic innego jak pisanie do Epic, no i generalnie, że zakupiliśmy jakieś V DOLCE, a ich po prostu nie dostaliśmy. No i takie coś może po prostu się skończyć dla was banem, ale może się skończyć tym, że po prostu Epic da wam V DOLCE, ponieważ no to będzie po prostu niedopatrzenie ze strony pracownika. Ale jest to rzeczywiście no tak średnio prawdopodobne, w sensie no oczywiście były przypadki, którym to zadziałało. No i generalnie jeśli nie macie za dużo do stracenia na swoim koncie, to polecam wam spróbować, ale jeśli macie rzeczywiście bardzo dużo do stracenia, no to generalnie wam nie polecam próbować, ponieważ no ryzykujecie po prostu swoim kontem. Także generalnie no ja bym już uważał tutaj przy tym. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z mężkiem, wpadnijcie na mojego Instagrama, Weziv na mój drugi kanał, napiszcie w komentarzu sól, a ja wam przypnę serduszko, także każdy komentarz treści sól, serduszko, ja dodajcie mnie do znajomych w Fortnite Weziv.ety. No i co, zostawcie tą łapkę w górę, suba z dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama, Weziv. No i co, ja się już będę z wami żegnał, trzymajcie się, no i cześć.